na wieczorze komedii improwizowanej. Witam was, grupa KO! Nasz niezastąpiony improben! Oraz nasi goście specjalni, grupa Narwani z kontekstu! Piotr Guma Gumulec! Krzysztof Wilkos, Guma Krzak! A ja nazywam się Alan Makos i będę miał przyjemność poprowadzić dla was dzisiejszy wieczór. Dobry wieczór! Kochani, witamy bardzo serdecznie, mega się cieszymy, że jesteście z nami, że wspólnie będziemy tworzyć z wami ten czwarty wieczór komedii improwizowanej online. Jest to ostatni z czterech wieczorów, które dla was tworzyliśmy w ostatnim czasie dzięki wsparciu funduszu ministra kultury. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, brawa! Udało nam się zrealizować cztery wieczory i o co w nich będzie chodziło? Wszystko, co na scenie robimy, jest improwizowane. Nie mamy przygotowanych żadnych tekstów. Wszystko tworzymy w oparciu o sugestie naszych widzów online i naszych widzów w teatrze. Dlatego bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. I teraz tak, chciałbym przywitać widzów online. Dobry wieczór, dzień dobry wszyscy, którzy jesteście. Możecie teraz napisać nam coś na czacie, żebyśmy wiedzieli, że jesteście, że odbieracie od nas sygnał. Chciałbym przywitać widzów w teatrze. Kochani, cieszymy się, że jesteście z nami. Kraków jeszcze może. My jeszcze możemy. Jeszcze dajemy radę. Chciałbym przywitać bardzo ważną osobę. Jest to Krzysztof Kasparek. Dzień dobry, Krzysztofie. Krzysztof jest bardzo ważną osobą, będzie naszym pomostem między wami, widzowie online, a tutaj nami, artystami na scenie. Będzie przekazywał nam inspirację tego, co piszecie na czacie i od niego będą przekazywane przez niego sugestie. Krzysztofie, czy na czacie wydarzyło się już coś spektakularnego do tej pory? Tak, dzieje się bardzo dużo. Właśnie spływają różne miasta, które nas oglądają, uprzedzając twoje kolejne pytanie, a także kilkoro użytkowników napisało zupełnie szczerze, że tak bardzo lubią ten program, że kiedy tylko macham do kamery, to mi odmachują u siebie w domach i dziękuję. To teraz tych dwóch widzów pokazuje ci pewnie serduszka. W to wierzę. Dokładnie. Kochani, super, że jeżeli jesteście dalej od komputerów, warto się do nich zbliżyć, bo będziemy was prosić często o sugestie. I teraz zrobimy taki cykl moich próśb, bo będziemy pewne zdania potrzebować w trakcie naszego występu. Zacznijmy od dowolnego zdania twierdzącego. Zdanie, które powiedzieliście, usłyszeliście, zdanie, które dało wam do myślenia, zdanie, które w jakiś sposób was zainspirowało. Dowolne zdanie twierdzące, składające się z kilku słów. Niech to będzie zdanie, które będziemy mogli potem na przykład powiedzieć na wizji, bo oczywiście staramy się, aby nasz występ był family friendly, więc starajmy się też te sugestie uwzględniać. Krzysztof na mnie wymownie patrzy, to znaczy, że zdania spływają, czy że ktoś ci znowu wysłał pomachał? Nie, zdania jak najbardziej spływają. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj mamy bardzo solidny mecz i mam nadzieję, że sektor gości, którym właśnie dowodzę na czacie, będzie dopingował obie drużyny. Nawet ułożyłem takie przykładowe przyśpiewki, które można nam wysyłać i bardzo chętnie je przeczytam, jeżeli tylko będą się nadawały. Jedna z takich przykładowych przyśpiewek to o grupie Improwertycy. Nieważne, co się działo, nieważne, co będzie, improwertycy nie zrobią szpagatu na komendzie. Jest też o grupie Waleczne Gęsi i Waleczne Gęsi to sztos, najlepsze do wygrywania, nie nawiążą współpracy, nie z organami ścigania. I bardzo serdecznie zachęcam, żeby wysyłać twórczość własną. Jeżeli tylko będzie się dało, przeczytam, jeżeli nie, trafi prosto do mojego serduszka. Krzysztof był liderem czy liderek w gimnazjum w Bolechowicach. Ale dokładnie, możecie od razu dopingować. Zaraz was wprowadzę w tajniki meczu. Zaraz będziecie dopingować. Natomiast na razie jeszcze skupmy się na zdaniach. Mam nadzieję, że zdań twierdzących mamy już troszkę. Zdania pytające. Pytania. Wpiszcie pytania. Pytania, które was zainspirowały, na które nie znacie odpowiedzi. Pytania, które ktoś wam zadał. Wy komuś zadaliście i ciągle nie wiecie, jak na nie odpowiedzieć. My dzisiaj postaramy się na nie dać odpowiedź. To drugi etap to jest pytania. A trzeci etap naszego zadania to są cytaty, dowolne cytaty z książki, z filmu, z komiksu, z życia codziennego. Wpiszcie nam jakieś cytaty, które gdzieś tam wam krążą w głowie, a my potem wykorzystamy to podczas jednej z naszych improwizowanych gier.
Okej, dając wam chwilę czasu na napisanie tych sugestii, jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli siedzicie samotnie przed komputerami, żeby zaprosić znajomych, rodzinkę, żeby tak zawsze jakoś weselej się ten występ nasz oglądało w większym gronie. Kochani, tak jak Krzysztof wspomniał, konwencja dzisiejszego spotkania, naszego występu to jest mecz impro. Będziemy mieli dwie drużyny składające się z tych cudownych naszych wspaniałych indywiduów. Przepraszam, czy te krzesła można rozsunąć, bo jakby... Tak mi trochę ciasno jest. Śmiało, możecie się poszerzyć. Widzimy, że drużyny są potężne. I w wiedzę, i poczucie humoru, i nie tylko. I teraz, kochani, pomieszaliśmy troszkę składy i mamy dwie drużyny i ich nazwy wybrali nasi patroni z portalu patronite.pl, bo mamy naszych patronów tam, mamy nasze konto, oni nas wspierają. Tak. Każdy może zostać takim patronem. Oczywiście, każdy zostać może takim patronem, bo to nie jest tylko tak, że tylko taka nobilitacja i że radość, że się wspiera. Są też jakieś gratisy od nas, bonusy specjalne. Można dostać na przykład zaproszenie na występ, zniżkowy występ. Można dostać materiały, które nie są nigdzie publikowane. Możemy kogoś, czyjeś zdjęcie zabrać na przykład w trasę i zrobić z tego relację na Instagramie. Różne szalone pomysły mamy. Warto to sprawdzić. Wejdźcie sobie na link pod naszym nagraniem patronite.pl, grupa ad hoc, tam wszystkie informacje. No i dzięki temu będziemy mogli stworzyć kolejny wieczór komedii improwizowanej online. Krzysztof, widzę, że masz do mnie jeszcze tutaj jakąś zagwozdkę? Tak, przypomnę tylko widzom, że bardzo warto co jakiś czas nacisnąć F5, żebyście byli na bieżąco. Mówię to dlatego, że właśnie przed chwilą na czacie mignęło mi słowo Łódź, a to nie jest ani cytat, mam nadzieję, że to nie jest cytat. I do tego jeszcze króciutki apel. Nie cenzurujemy czatu w żaden sposób. Jedyny cenzor to wasze sumienie. Pamiętajcie, nigdy nie wiadomo, kto z kim ogląda ten wieczór online, więc pamiętajcie, żeby nie wygenerować komuś niepotrzebnej dyskusji. Dużo dzieci wiele się dowiedziało podczas improwizacji. Mamo, co to jest dupa? O, ja się dowiedziałem niedawno. Chyba się dowiedział podczas naszego występu. Kochani, przedstawmy zatem drużyny, które zmierzą się w dzisiejszym pojedynku. W lewym narożniku drużyna improwertyków Aneta, Jeffrey oraz Krzychu. W prawym narożniku drużyna walecznych gęsi Janek, Piotrek oraz Kuba. To są nasi wspaniali sędziowie, którzy oklaskami będą decydować, kto wygrał daną rundę. Przed ekranami mamy kibiców obu drużyn, którzy będą zachęcać oklaskami, dopingiem i sloganami naszych zawodników. A my zacznijmy w takim razie pierwszą rundę naszego pojedynku. To tytuły filmowe. Poproszę zaraz naszych widzów w teatrze o to, żeby podali jakieś inicjały i zadaniem improwizatorów będzie wymyślić rozszerzenie tych inicjałów jako tytuł filmowy. Mogę powiedzieć podtytuł i zadaniem będzie wymyślić podtytuł tego filmu. Mogę też poprosić o krótką scenę z tego filmu. Kto wam będzie się bardziej podobał, będziecie go nagradzać oklaskami. A teraz zacznijmy od naszego okrzyku, w którym będziemy startować gry. 3, 2, 1! Impro! Poproszę o pierwsze inicjały. Czy zdradzisz mi pierwszą literę swojego imienia i nazwiska? EUN. 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 Ładna Natalia. Łodzianin nie wierzył. Podtytuł. O niedowiarku. Łapiesz na parstek. Ładą nacieramy. Podtytuł. Zlot złomowiska. Łatwa nagroda. Podtytuł. To już koniec? Scena. Gratuluję. Dziękuję. Poproszę o kolejne inicjały. SN. 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 Sapiesz napalony. Podtytuł. Bardzo dziwne zadanie domowe. Uszło powietrze. A jakie są litery? SN, SN. Stoję leżąc. N. N. A N. Stoję nago. Stoję nago. Nie chcę podtytułu. Ja też. Sanio narty. Samotny narciarz. Podtytuł. Dokument o Małyszu. Sylwia nieustraszona. Podtytuł. Zrobię wszystko! Nie chcę, boję się podsceny. Szturm neofitów. Podtytuł. Historia klasztorów pewnego. Scena. Załóżmy klasztor.
Atakujemy z tej strony! Dobra! Scena! Można! Można! Poproszę o twoje inicjały. LP? LP! 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 LP. Leżę patrząc. Lepiej późno. Pod tytuł. Wcześniej nie najgorzej. Liczba pojedyncza. Lubię pisaki. Pod tytuł. Domowe przedszkole. Ludzie pozapominali. Pod tytuł. Film dokumentalny. Lubieżne pączki. Lód płonie. Lody pistacjowe. Legwan pesymista. Pod tytuł. Czemu mam taki ogon? LP. Lodziarz przykry. Pod tytuł. Co zrobiłem temu chłopcu? Scena. Dzień dobry. Widział pan? Chłopcze. Ja jestem chłopcze? Ja jestem chłopcze. Aha. Zmieniam postać. Panie lodziarzu. Chodź, pokażę ci coś za lodziarza. Scena! Inicjały jeszcze jedne poproszę. MJ. 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 Mała jagódka. Moje jagnie. Pod tytuł. Tragedia na wsi. Scena! Sink, sink, sink. Nie, proszę! Nie o taką żopkę chodziło! Ale kebaba to by zjadł, nie? I MJ! Miłość jedynaka. Pod tytuł. Chciałbym mieć brata. Scena! Tato! To jest? Musisz w tej lodziarni tyle pracować. I dziękujemy bardzo! Dobra, kochani, niech oklaski nie milkną. Czy waszym zdaniem drużyna improwertyków powinna dostać punkt za tę rundę? A może waleczne gęsi? 90. Moje wytrawne ucho przyznaje jeden punkt drużynie gęsi. Wielkie brawa! Go, 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 go. Doskonale, mamy na szczęście okrzyk. Krzysztofie, jakie wrażenie, jak komu kibicowali nasi widzowie online? Kibicowano różnie. Dużo ludzi liczyło, że będą brane inicjały z czata, dlatego jeżeli tylko ktoś, bo tutaj na przykład użytkownik Maciej z nazwiskiem na J bardzo się cieszył z ostatniego grania. Do tego ludzie usłyszeli, że za chwilę będą style filmowe, więc piszą już na przykład horror romantyczny. Doskonale. Cieszymy się, że już jesteście tak aktywni, że niektórzy mają delaya, a niektórzy są do przodu. Oni wiedzą, co się zaraz wydarzy. A, jeszcze jedno, bo kiedy prosiłem o pisanie o F5, to nie chodziło mi o to, żebyście pisali na czacie F5, jak robicie, dowcipni się, tylko klawisz. A tam jest jeszcze taki trik, że tam jest ten napis na żywo. Tak, jak się go tak, kliknie tak. Na żywo, to wtedy to jakby nie odświeża całej strony, tylko obraz. I wy usłyszycie to za jakiś czas dopiero, więc przegapicie jedną grę. Doskonale. My kniemy dalej. Runda druga to inspiracje. Dwie gry z inspiracjami. Każda z grup zagra inną grę. Improwertycy, wy zaczniecie. Macie grę style filmowe widzów online. Poproszę o inspirację, w jakim miejscu chcielibyście zobaczyć scenę. W jakim miejscu chcielibyście zobaczyć scenę, wpiszcie mi w czacie. Ja zaraz te sugestie od was wezmę. A gra style filmowe będzie polegała na tym, że zobaczymy scenę, którą ja będę przerywał i pytał was, szanowni widzowie w teatrze, ale też widzowie online, w jakim stylu filmowym, w stylu programu telewizyjnego, jakim stylu filmowym chcielibyście zobaczyć scenę, żeby ta scena była kontynuowana. Krzysztofie, czy mamy na takiego krótkiego dealę, że już wiemy, w jakim miejscu może chcieliby widzowie zobaczyć scenę? Tak, Jacob zaproponował Stolica Bieszczad. Stolica Bieszczad będzie miejscem naszej sceny. Pomyślcie o wieczorach, o stylach filmowych. Miejcie już w zanadrzu, a my zaczynamy grę. Poproszę o krzyk. 3, 2, 1! Panie burmistrzu, gdzie są kieliszki? Wszędzie! Tylko trzeba otworzyć. Ja już otworzyłam szampana. I szafeczki. W każdych szafeczkach są. Jezu, po prostu tyle miast do wyboru i my. Stolica! Kto by się spodziewał?
Ja... Nasze skromne Lecko zostanie stolicą Bieszczad. No to co, zebraliśmy się tutaj w dwójkę. Cała wierchuszka. No nie mamy więcej ludzi, ale wydaje mi się, że teraz, skoro jesteśmy stolicą, to my w ogóle powinniśmy otworzyć tutaj jakiś porządny urząd miejski. Stop! Przerwiłem w tym momencie. W jakim stylu chcecie, żeby kontynuowali? Kreskówka, western, skorzystam z kreskówki. Urząd miejski. Tak! Okej, potrzebujemy miasta. Zaraz, mamy miasto. A ja zaproszę więcej ludzi, żeby tutaj dla nas pracowali. Okej. Kompot. Lubię kompot. Halo, czy ktoś jeszcze mieszka w Lesku? Stop! Przerywamy w tym momencie i zmieniamy diametralnie styl. Krzysztofie, od ciebie poproszę sugestie od widzów online. Najwięcej razy pojawiło się słowa kuchenne rewolucje. Kuchenne rewolucje. Nikt nie odbiera? Nie dziwię się, że nikt nie odbiera. Jak tutaj taki szampan, szampan podają? Co to za gówno jest? Przepraszam, czy pan... Właśnie rzucił szampanem i powiedział, że to jest gówno. A co, ma pan jakieś problemy z rozeznaniem sytuacji? Nie, właśnie wygrał pan casting do nowego sezonu Kuchennych Rewolucji. Magda już z nami nie pracuje. Matko, naprawdę? Jest pan wspaniały, jest pan agresywny, jest pan najlepszą osobą, którą widziałem, a zwiedziłem stolice wszystkich województw. Mi tak mówili właśnie, że ja taki cieć i tego do niczego się nie nadaje. No byłem chamski dla pracowników. Fantastyczny, to było wspaniałe chamstwo. I ten rzut, Boże, odprysk zranił mi nogę. Stop, przerywamy. W jakim stylu mają kontynuować? Familiada. Czekam na pytania. Ile ludzi zna nazwę Lesko? Dwóch. Sprawdźmy. Okazuje się, że więcej. Pytanie przechodzi na rodzinę burmistrza. Ile ludzi zna nazwę Lesko? To już się można narazać? Takie są zasady. Więcej niż 100. Sprawdźmy. Tak jest, więcej niż 100, brawo. Stop, przerywamy. Krzysztofie, poproszę o jeszcze jeden styl. Pantomima. Pantomima. Stop. Bardzo serdecznie pozdrawiam Irka Krosnego. Pewnie siedzi i płacze. Poproszę jeszcze jeden filmowy. Kto? Film noir. Film noir. Dokument? Bollywood było dwa razy. Bollywood. Stolice, mamy stolice, mamy stolice, mamy stolice, mamy stolice, mamy góry, mamy góry, mamy stolice, mamy góry, mamy stolice, mamy górę, mamy stolice, mamy górę, mamy stolice, mamy sezon Magdy Gesser oglądamy. Górę, górę mamy. Let's go! Let's go! Let's go! Dziękujemy bardzo! Dostałem informację na słuchawkę, że Irek postanowił wybaczyć po tym, jak zobaczył Bollywood. Krzysztofie, wrażenia? Podobało się oraz padło tutaj bardzo dużo różnych ciekawych sugestii. Na przykład sprawa dla reportera, chiński film instruktażowy oraz to jest chyba jakiś dokument, bo Asta napisała, że basista ma piękne palce.
To na pewno był jakiś dokument. Dobrze, idźmy dalej. Druga runda w tej kategorii to są inspiracje, czyli mniej więcej. Druga drużyna, czyli nasze waleczne gęsi, zagrają oni teraz krótką scenę, którą będą powtarzać i widzowie online będą wybierać sobie, czego chcieliby więcej, a czego mniej w tej scenie. Natomiast widzów w teatrze poproszę o taką inspirację, z czym nie będzie mógł poradzić sobie jeden z bohaterów sceny. Założeń. Jaki lektorski głos. Jak on to przygotowano miał sugestię. Założenie skarpetek. Biorę od ciebie sugestię, dobry człowieku. Cudownie, założenie skarpetek jest naszą inspiracją. Krótka scena, mniej więcej. Będziemy ją powtarzać dwukrotnie. Poproszę o krzyk. 3, 2, 1. Słuchaj, Bogdan. Słucham. Co tam masz? Płaszcz. Aha. Wiesz, jak się zakłada? No, ręka w rękaw. Aha. Ręka w rękaw. Aha. Wiesz, że zaraz wychodzimy? Wiem, wiem. I sprawa... co masz na, ty na sobie? Ja mam, no jak widać, tylko... A może sandały bym założył? No, możesz i sandały założyć, ale coś do sandałów byś założył. No tak, jesteśmy w Polsce. Słuchaj, bo nie mam problem... No, idziemy do teatru, tak? Do teatru. Ja nie... Jak się zakłada skarpetki? Bo ta dziura jest jedna i ja nie wiem, czy to z tej strony, czy to od góry, czy jak, czy to się wiąże. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ty nigdy nie zakładałeś skarpetek? Samodzielnie nie. Zawsze był jakiś pomagier, przydupas, jakiś taki ktoś, kto pomaga. No i kto ci teraz pomoże? Masz skarpetki? I właśnie, to była druga moja prośba. Może pożyczyłbyś swoją? No mam dwie. No to jedną będziesz miał wolną, nie? Zawsze będziemy lepiej wyglądać, jak ja będę miał jeden, to będziesz miał jedną. Ty chyba, że sąsiada poproszę o drugą. No wiesz, że ty go prosisz o wszystko zawsze i może być... Ale daj. Przepraszam, słyszałem, że ktoś wołał sąsiada. Dzień dobry, sąsiad. Ale my dzisiaj nie pijemy. Stop! Przerwijmy w tym momencie. Krzysztofie, zagramy tę scenę jeszcze raz. Do tej sceny, czego powinno być więcej, a czego mniej? Więcej empatii, a mniej rozumu. Więcej empatii i mniej rozumu. Umiesz to tego, nie? Gotowy jesteś? Dokąd? No do teatru idziemy, no. Kto? My. To znaczy kto? No, co? No jak jest my, to jest mnoga. Mnoga, właśnie, ja po nogi. Mam taki problem, nie? Ten. Aha. Słuchaj, widziałeś skarpetkę moją? Widziałeś moją? Widziałeś? Jak jest podpisana? No, takim czarnym, zamazanym całym od spodu. Takie... To jest szansa, że widziałem. Jakieś przyklejanie raz. Masz? To daj mi, bo chciałem się nauczyć. Pan sąsiad był? Dzisiaj jakoś tak lepiej wyglądał niż zwykle. Bo nie pijemy. No, mógłbym mieć... Kim ty jesteś? No, skarpetka. Załóż, pomóż. Jak to? Górą do dołu czy dołem do góry? Nie? No, załóż ją na twarz. No, idziemy do teatru, obrobić teatr idziemy. No. Dobrze, ale jak teraz... się uduszę? Jak się... To weź jeden wdech. Zakryj. I dzwonię po Ubera. Empatyczny Uber, dzień dobry. Stop. Przerwimy w tym momencie. Można, oczywiście. Na słuchawkę dostałem informację, że Irek wyłączył. Proszę, Krzysztofie, zawracamy do pierwotnej sceny. Czego powinno być więcej, a czego mniej? Więcej tanga, mniej zdań twierdzących. Więcej tanga, a mniej zdań twierdzących. To Cugowski to pisał? Co? To brzmi jak piosenka. No. Andrzej. Nie umiem zakładać skarpetki. Może ci pomóc? Znaczy... Tak!
Możesz zbliżyć mnie do płaszcza? Założysz? A teraz ja... Hopla! Sam nie dasz rady. Zawołać sąsiada? Sąsiedzie! Niech wejdzie! Założy skarpetę na nogę, na nogę. Dziękuję bardzo. A ma pan drugą? To zmienię nogę. Czyżby to była podkolanówka? I dziękujemy bardzo. Doskonale. Chodźcie, kochani. Krzysztofie, podejdźcie, stańmy, stańmy sobie. Obie drużyny zapraszam na scenę. Zaraz wręczymy punkty. Widzowie mogą się namyślać. Krzysztofie, co czat na to, co zobaczył? A niektóre sugestie naszych widzów same piszą te sceny. Na przykład ktoś napisał: więcej tajemnicy, a mniej nóg. To byłoby ciekawe. Kochani, to na następny raz. Teraz chciałbym zapytać naszych sędziów w teatrze, komu by chcieli przyznać i punkt za tę rundę. Czy mieliby być to improwertycy za ich style filmowe? Poproszę o owację. Dziewięćdziesiąt klasków. Czy waleczne gęsi i ich pokazy taneczne? Mniej więcej. Dobra. Tym razem moje ucho eksperta wychwyciło punkt dla improwertyku! Oni też mają okrzyk. Możemy nagrodę specjalną przyznać dla Janka za finałowe wykończenie sceny, bo to była fantastyczna figura taneczna. Pierwszy raz ją widziałem. Specjalna bardzo pasuje do tej nagrody. Tak. Bo ona Pawłowicz dała 7. Bardzo ładnie. Ja zawsze wszystkim. Nie, jakby... To, dziękuję. Doskonale. Są nie tylko zdolni improwizacyjnie, ale i ruchowo. Kochani, po dwóch rundach mamy wynik 1-1. Zostańcie, no, zostańcie od razu na scenie, bo przechodzimy do kolejnej rundy, czyli walki na pytania. Będziemy widzów w teatrze i widzów online pytać o następującą rzecz. W jakim miejscu chcielibyście zobaczyć scenę, to możecie wpisywać miejsca. Natomiast zasadą gry jest to, że będziemy używać, mogli grać tylko i wyłącznie sceny, w których posługujemy się pytaniami. Jeżeli padnie zdanie twierdzące, będzie się aktorzy zastanawiać za długo, możecie widzowie nasi wspaniali tutaj przed komputerami również, ale możemy nie usłyszeć, krzyknąć: gin! To jest znak, żeby osoba, która się skuła, przeszła na koniec swojej kolejki. Co zrobiła? Skuła. Pomyliła. A to ja mam taki plan na wieczór, przepraszam. Bo to się też kojarzy z To nie to kucie, nie to skucie, aha. Kuba, to nie to skucie. Kochani, sprawdźmy sobie nasz okrzyk. Gini, 3, 2, 1. Gini. Nawet głośniej niż impro. To jest właśnie nasza publiczność. Kochani, co się dzieje? Nic. Już zaczynamy. Poproszę o pierwsze miejsce. Krzysztof, mamy miejsce, pierwsza seria scen, gdzie będzie? Emixilla proponuje miejsce Bombownia. Bombownia. Zaczynamy w bombowni. Poproszę o krzyk. 3, 2, 1. Intro. Zajęte? Zajęte. Tak to się robi, tak to się robi. Następnego. Ile tych bomb tutaj mamy? Jak? Kurde, pytania przecież. Tak to się robi. Tak to się robi. Mogę to wyciągnąć z tego? Ty wiesz, co się wtedy stanie? Co? Czytałeś instrukcję? A jest? A gdzie wisi nasza instrukcja? Wisi? Nie dostałeś maila? Ja mam maila? Nie widziałeś wskazówek dotyczących instrukcji? Myślisz, że to... Ja ci cokolwiek odpowiem tutaj? Kto cię zatrudnił? Ty. Kiedy? Zmieńmy miejsce, zmieńmy miejsce. Widzowie w teatrze. Stacja benzynowa. Zatankować? A nauczy mnie pan, jak się to robi? Pani pierwszy raz na stacji benzynowej? To widać. To jest ten wąż taki długi, czy ten taki krótszy? Trzymała pani kiedyś dystrybutor w ręce? A jakie to jest uczucie? Proszę spróbować. Za chwilę, za chwilę. Coś do hot doga?
Macie keczup taki łagodny? A może... Kurde, pytania do jasnej cholery. Przecież tak to się robi. Tak to się robi. Ja pierdolę. Zatankuje mi pani samochód? Wie pan, że wczoraj się tego nauczyłam? Pokazać panu, jak się to robi? A może pani? Który wąż chce pan wsadzić? To pauzą grałem. Dobra, zejdźcie oboje. Krzysztofie, proszę o kolejne miejsce. Kulisy studia familiady. Kulisy studia familiady. Nie tak się tego spodziewałeś, że tu wygląda, co? Czy to są ci ankietowani? A co ci nie pasuje w ankietowanych? Czemu oni siedzą w klatkach? A wiesz, ile im dajemy jedzenia w tych klatkach? Ile, ile? A czemu założyłeś, że w ogóle im dajemy? Wyciszysz bucika Karolowi? A czy... Czy do klatki? A dostanę się do finału? Pokaż, jak wyczyścisz. Widzisz? Nawet nie krzyczą gin, bo się boją. Ja chcę stąd iść. Idźcie oboje. Kulisy familii, 11 scena. Panie Karol, gdzie jest głowa mojej rodziny? Poświęcę się, na pewno nie tu. Tak to się robi. Poproszę o kolejną sugestię. Proszę. Stacja kosmiczna. O kurde. Nauczyć panią, jak się tankuje? A ile tutaj jest rurek do tankowania? Zależy, chciałaby pani włożyć w większą czy w mniejszą? A dzięki której polecimy na Marsa? Zielona. Czerwona, kurde. No. Na Mars. Co przyciskasz? Powiedz mi, czemu ja muszę akurat z tobą pracować, co? Komputera niech działa. A jak przycisnę ten zielony, to co się stanie? Mogę? Nie. I dziękujemy bardzo! No i kochani, czas na głosowanie. Czy w tej rundzie sprytniejsi lingwistycznie wydali się wam improwertycy? Czy dzielni i waleczni waleczne gęsi? Tak to się robi! Minimalnie. Tak to się robi! Punkt dla improwertyków i mamy 2-1. Po trzech rundach. Runda czwarta, zgadywanki, kochani. Jest taki typ gier impro, w których się coś trzeba zgadywać i w tym momencie dwie drużyny będą musiały się zmierzyć z tą kategorią. Więc tak, pierwsza drużyna, czyli zagrają improwertycy. Improwertycy, natomiast Janek, będziemy potrzebować jednej osoby z drużyny przeciwnej, która ta osoba wyjdzie, żeby nie słyszeć, co tu ustalimy. Gramy w dziwnych gości, więc już teraz możecie, kochani widzowie, wpisywać, jaką dziwną postać będzie miał jeden z naszych improwertyków, jaka dziwna postać przychodzi na przyjęcie. Przykładowe dziwne postaci, których mieliśmy w dziwnych gościach, to na przykład ławica ryb płynąca na tarło, 101 dalmatyńczyków albo wszystkie filmy Bogusława Lindy. Mieliśmy też normalniejsze sugestie, te są takie bardziej odpałowe, żeby wam pokazać, że jesteśmy otwarci na praktycznie wszystko. Może nie na polityków. Polityków omijajmy szerokim łukiem, bo czemu nie? I w życiu. I dostaliśmy za to brawa. Nie zrobiliśmy tego dla braw. Dobra, chodźcie, kochani, w takim razie dziwni goście, to będą bohaterowie naszej sceny. Zadaniem Janka, który w tym momencie nie słyszy, jest schowany na backstage'u, ma muzykę i słuchawki. Jest, o, tutaj go widać nawet na ekranie. Zobacz, jaki słodziak. Jaki poważny. Coś tam przegryza. Zadaniem Janka będzie odgadnąć, kim są nasi bohaterowie, natomiast zadaniem naszych bohaterów będzie naprowadzić Janka na to. Więc poproszę widzów w teatrze, jaką dziwną postacią na naszym przyjęciu mógł być Krzysztof? Niewidomy gracz wrzutki. Niewidomy kto? Gracz wrzutki. Niewidomy gracz wrzutki. Jest to bardzo fajna sugestia, tylko chyba niewidomego bardzo łatwo pokazać, więc poszukam jeszcze dalej. I proszę, rzucajcie mi te sugestie, może będę coś próbował wyłowić. Zeszłoroczny śnieg.
I mamę. I dziękuję bardzo. Wejdź. Krzysztof, jesteś zeszłorocznym śniegiem. Chyba byłem. Dobra, dobra, dobra. A w zeszłym roku wiele nie padało. Krzysztofie, powiedz mi, jaką sugestię widzowie online przygotowali dla nas. Połączę dwie sugestie, które bardzo mi się spodobały, bo są bardzo oryginalne. Jest to napompowana piłka mówiąca po śląsku. Co? Co? Dobrze, że nie ja. Dobra, więc Jeffrejek, śląskie słowa jakieś? Hasiok. No i mamy. Mamy. Zagram na tym jednym. Na tym spróbuj zbudować. To jest kunszt aktorski się pokazuje. Geniusz, swój geniusz można na tym pokazać. I Anetka. Już się boję. I Anetka. Widzowie w teatrze, kochani. Kim mogła być Anetka w naszym dziwnym przejęciu? Panele słoneczne? Panele słoneczne? Dobrze, to mi się na razie najbardziej podoba. Czy mogę jeszcze prosić o sugestię? Coś... Smerfetka, która przedawkowała. Z tym przedawkowaniem jest dobry pomysł. Ale co mogła przedawkować? Solarium. Smerfetka, która przedawkowała solarium. Dobra. Jest granatowa. Niech będzie i tak. Przypomnijmy te nasze... Dziękujemy pięknie za wszystkie sugestie. Przypomnijmy. Zeszłoroczny śnieg. Smerfetka, która przedawkowała solarium. Napompowana piłka mówiąca po śląsku. Kuba, bardzo cię prosimy, żebyś zawołał Janka, który Janek! Zorganizował przyjęcie. Kochani, dawajcie brawa, kiedy Janek będzie blisko odgadnięcia swoich gości. A ja mi pozostaje was tylko zaprosić na nasze dziwne przyjęcie. 3, 2, 1... Obostrzenia zdjęte, można zaprosić więcej niż 5 osób. Ciekawe, czy przyjdzie więcej. Wątpię, ale... Dobra, mamy tak. Jest alkohol, są przekąski, jest muzyka. Dobrze. Tak, muszę czekać na... Dzięki, że otworzyłeś okno, bo inaczej bym tutaj nie wpadł. Nie ma problemu. Fuck! Koło kaloryfera. Nie, czy, rozgość się, czuj, siadaj gdzie chcesz. Także to jest... Możesz przykręcić kaloryfer. Dla ciebie najlepiej zakręcić. Oczywiście, już wiosna jest, także i tak zaoszczędzę na tym, na ogrzewaniu. Także podać ci coś? Może coś zimnego? O tak, o tak. Ale dobra rada, najpierw umyj rękę. Dotknąłeś mnie. No ja dobrze, no to... Trochę się... Najpierw... O, to później umyję rękę, bo przecież teraz mam gości, to się przywitam. Cześć! Ej, sąsiadzie, czy może macie trochę kwaśnego mleka? No, ma, miało być na rano, ale... To bardzo bym poprosiła, bo ja się bardzo... Jasne. Tak się dzisiaj chciałam wystroić. Ubrałam się najlepiej, jak mogę. I po prostu, gdyby sąsiad ewentualnie jeszcze na plecach... Oczywiście. I po prostu postarałam się, jak mogę, no po prostu... Ale nie było dobrze wyjaśnionej instrukcji, bo nikt mi nie wytłumaczył. I po prostu tak... Spokojnie. Jeszcze, czy... Nie, ja sobie tutaj powącham środkę. Dobrze, to ja otworzę. Ty, hopie! Hop, hop, hop! Cześć, hopie! Cześć, hopie! Cieszę się, że przyszedłeś na moją imprezę. Wyrzuciłem śmieci na hasiok po drodze. Bardzo mnie to cieszy. Hasiok jest pusty, bo przyjechali rano śmieciarze i zabrali wszystko. Tak, hopie! Hop! Podać ci coś? Mam, hop. Mam wódeczkę i hop-kolę. Hop-kolę poproszę, hopie! Nie ma problemu. Do kubeczka czy z gwinta? Z gwinta! No to trzymaj. Długo się odbijałam od klop sztangi. Odbijała się, czyli mamy dwie dziewczynki. Dobrze. Ej, pokazać ci taką sztuczkę z przyjęcia? Jezu, uwielbiam iluzjonistów. Pewnie, pokaż sztuczkę. Pomachaj ręką, bo sam się nie uniosę. A twoją? Nie, swoją. A, dobra. Mocniej, kurwa, mocniej. Musi być podmuch. I jest, zrobiłem z ciebie bałwana. Ale z ciebie ciamajda. Czy my tak zostaniemy, czy... O, dobra, czyli ty już masz po imprezie. Mówiłem, zakręć kaloryfer. Mam jeszcze 4, jeden zakręciłem. Wyciśniesz mi bąbla, bo wyskoczył. Oczywiście. Oj, tak
się starałam, naprawdę. Chciałam pięknie wyglądać. Ale wyglądasz rewelacyjnie. Ale nie przeszkadza ci, że przyszłam sama. Nie wiedziałam, kogo wybrać, no mam taki wybór, że po prostu wahałam się przez cały wieczór i w końcu przyszłam sama. Myślę, ja bardzo mnie to cieszy. To takie są, po prostu nie ma tam z kim w ogóle porozmawiać. Zostaw tych 7 za sobą. Nie, nawet nie? Więcej. Więcej. Nawet więcej. To nie wiem, czy jestem zainteresowany. Nie wiem, czy masz... Bo to jednak jest jakiś przebieg. Może ja sobie zjem jakiś jagódek czy coś? Zjedzę jagódek. Są koło poziomek. Ty, hopie, ładnie tam trysło. No? My to ze szwagrem możemy odmalować. A to prawda, on lekarska, ale ja go podrzucę. Prawda to jaka? Szwagier jest lekarską, ale ja go podrzucę. Szwagier jest lekarską, ale ty go podrzucisz. Super, dobrze. Hop, hop. Tam sobie dolewkę weź. W sumie i tak jest nieźle. Zaraz skończy na mnie jakaś szmata. Ej, kolego! Takie imprezy są u mnie. Cieszę się, że wpadłeś, płatku śniegu. Jakiś konkretny płatku śniegu? No powiem ci, trochę już tu latam. Roztopiony płatek śniegu. Stary płatek śniegu. Zeszłoroczny płatek śniegu. Jesteś... Mój Boże. Wyglądałeś pięknie, ale teraz... Ty, hopie, dobrze cię wspominam, ale u nas jesteś czorny. No to... A ja to cię chyba nigdy nie widziałam. Smerfetko, cieszę się, że jesteś, bo w końcu jakaś prawdziwa kobieta by się przydała na takiej imprezie. Nie ma sprawy, ale nie przeszkadza ci to, jak wyglądam? Nie przeszkadza mi, że przesadziłaś na słońcu, jesteś cała poparzona od... Przesadziłaś na solarium i jesteś cała poparzona. Tak, zaliczamy. Zupełnie nie przeszkadza. Ty, hopie! Tak? Powietrze ze mną schodzi. Totalnie nie wiem, kim jesteś. Ratuj mnie! Nie ma problemu, ale ratuj nie wiem, mnie, kim ty mogłeś być, nie wiem. Hopie, weno, jeno, ten hajster. O, hopie, 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 runie. Śląska piłko. I dziękujemy bardzo. Nasi dziwni goście z gościnnym udziałem Janka Malinowskiego. Udziałkiem Janka Malinowskiego. Ja tańczę i udziałkam. Udziałek Janka Malinowskiego. Pięknie. Druga skadywanka, którą zaprezentujemy w tej rundzie, w rundzie czwartej, to Spóźnienie do pracy. Gra, którą chyba znaczna część z was zna. Gra będzie polegała na tym, że musimy wymyślić 3 powody spóźnienia, których szef wybacza spóźnienie. Więc widzów online, poproszę, żeby wymyślili, dlaczego nie zadzwonił budzik w domu naszego bohatera. Spóźniony będzie guma. Piotrek, będziesz spóźniony, wyjdziesz, ale zanim wyjdziesz, dowiedzmy się, w jakiej pracy pracuje Piotrek. Gdzie pracuje Piotrek? Kim jest z zawodu? Spawacz, tokarz, po warunkach wszyscy. Dobra, zakład... Spawacz. Macie zakład ze spawania, spawarski. Piotrek wychodzi na zewnątrz, żeby nie słyszeć, co tu ustalimy. Zaraz go zobaczymy w słuchaweczkach, bo wymyślamy teraz 3 powody spóźnienia. Rozumiem, że Krzysztof, już mamy spóźnienie. Widzów w teatrze będę zaraz pytał o sugestie, dlaczego nie mógł jechać samochodem, co stało się z samochodem, więc już myślcie. A Krzysztof, ciebie chciałbym zapytać, co widzowie online wymyślili? Dlaczego nie zadzwonił budzik? Tak, mam 2 bardzo interesujące sugestie. Jedna z nich mówi, że kogiel mogel sam się ukręcił, a druga, że budzik zjadł konający trębacz. Przemawia do mnie konający trębacz z wieży mariackiej najprawdopodobniej, więc to będzie nasza inspiracja. Budzik zjadł konający trębacz. Widzowie online, wpisujcie w takim razie, kogo spotkał znanego pod pracą i co ta osoba nietypowego dla siebie robiła. A ja teraz chwilę z widzami w teatrze chciałbym porozmawiać, czyli dlaczego nie mógł jechać samochodem? Co się stało z samochodem? W samochodzie było 20 klaunów z tyłu. Ktoś przyszedł przygotowany. Ktoś siedzi z kartką i tak, to może taka sugestia, taka. Super, takich widzów kochamy, przygotowanych, też spontanicznie. W samochodzie siedziało 20 klaunów z cyrku, super. A jaki to był samochód? A zaskoczyłem cię, co? Tico. W Tico siedziało 20 klaunów z cyrku, okej? Mamy to.
I teraz będziemy prosić o znaną osobę. Ja od razu zaproszę szefa. Janek będzie szefem gumy, który wybacza spóźnienie tylko wyłącznie w tych trzech przypadkach. Natomiast będzie jeszcze jedna ważna osoba, Kuba. Pozwól tutaj. Kuba będzie próbował za plecami Janka pokazać Piotrkowi, co się wydarzyło, żeby Piotrek odgadł. I tak samo, jeżeli będzie blisko odgadnięcia, dawajcie mu brawa, żeby wiedział, że jest blisko rozwiązania zagadki. Krzysztofie, czy wiemy, jaka znana postać mogłaby stać pod pracą, pod zakładem spawarskim? Tak. Niektórzy złośliwcy piszą, że był to guma szukający pracy, ale takiej sugestii nie będziemy brali. No przecież on nie szuka. Tak, pojawił się na przykład, z ciekawych osób, pojawił się Cejrowski w butach oraz Norbi, który kroił makaron. Norbi, który kroił makaron. Cejrowski w butach? Jest mi to zupełnie obojętne i to jest bardzo trudne. Dobrze. Zostawmy... Okej, jest jeszcze jedna trzecia propozycja. O, to będzie pytanie. Żółwie ninja grały w brydża. Żółwie ninja grały w brydża i to... No. Zobaczymy, co Kuba pamięta. Żółwie ninja, które grały... Ja nie mam planów na wieczór taki. Żółwie ninja, które grały w brydża. Przypomnijmy sobie, dziękuję za wszystkie sugestie, przypomnijmy sobie zaraz w krótkiej scence. Jak tylko usłyszę, że wszystkie sugestie zostały powtórzone, wołam Piotrka, zadaniem jego jest zgadnąć, zadaniem widzów jest dobrze się bawić, zadaniem widzów w teatrze dodatkowo klaskać, kiedy będzie blisko odgadnięciem zagadki. Zapraszam na spóźnienie do pracy. 3, 2, 1... Jesteśmy spawaczem, tak? Cieszę się, że pan jest już trzeci rok u nas w robocie. Pan wie, co pan robi, panie Pawle. Ogólnie wydaje odgłosy. Szumi pan pięknie. Dziękuję. Gdzie jest pan Piotrek? Kto? Pan Piotrek. Nie, co? Pan Piotrek. Zawsze był pan tutaj pan, a tu był pan Piotrek. Tak. I teraz nie ma pana Piotrka, to... Ale przyjdzie, na pewno przyjdzie. On tak kocha tą pracę, on tak kocha tą pracę, on nikt tak nie spawa jak on. Pan go nie widział po jego wieczorze kawalerskim. Widziałem, jak spawał wtedy, tak, to prawda. No, kocha pracę, przyjdzie do pracy. Jeżeli on zaraz się nie przyjdzie, nie wytłumaczy, to ja go zwalniam. A razem z nim zwalniam pana. Nie. Tak. Za co? Za niego. Aha, o Jezu. Łączona umowa. Nie, no to, ale to na pewno coś mi szefa przekonało, ja bardzo proszę... No, ja mogę wybaczyć spóźnienie tylko i wyłącznie, jeżeli na przykład rano budzik nie zadzwoni, bo z jego konający trębacz, to się może zdarzyć. Także chyba, albo po drodze do pracy potem, w twoim tiko znajduje się 20 klaunów z cyrku. Sam tak miałem. To może spowodować lekkie spóźnienie. Chyba, że tuż pod pracą spotka się Cejrowskiego w butach. Nie? Żółwie ninja grające w brydża, panie dyrektorze. No bo tu się tyle dzieje, że żółwie ninja grające w brydża. To ja też bym popatrzył, bo nigdy nie widziałem, jak ktoś ze skorupy wychodzi. Także... A z szafy się zdarzało. No, to prawda. Także, jeżeli on tu zaraz się nie pojawi, wylatujecie. Ja sam będę spawał. I wszystko, całe trzy pensje tylko do mnie. Born in the USA. I jest, ta-dam! Jest Piotruś! Dobry, panie Piotrze! Która jest godzina? 10. Która jest godzina? 10, 11, kto A tam na którą jest? Przychodzimy do pracy? Siódma. Siódma, co się stało? Proszę się wytłumaczyć. Nie uwierzy pan, No ja sam w to nie mogę uwierzyć, co się dzieje. Co się stało? Zegarek, nie? Zegarek, jest taki zegarek. Tak. No i zegar ma taki wielki dzwon. I dzwon nie ma dzwonu. Był dzwon, nie ma dzwonu. Czyli co? Nie? Dzwoni. Nie? Nie ma dzwonu. Nie dzwoni. Nie zadzwonił dzwon. Zegarowy dzwon. Nie zadzwonił mój domowy zegarowy dzwon. Pana zegarowy dzwon nie zadzwonił. W skrócie budzik. Tak. W skrócie budzik. To jest tak. To bardzo długie zdanie jak na taką rzecz. Proszę pana, w naszej firmie, w której jest spawamy, słowa są bardzo ważne. Słowa są ważne. Tak, pracuję słowem. Pan pracuje słowem? Tak, bo jak sobie tam spamam, to cały czas sobie powtarzam, nie opasz się. Dobrze, co się wydarzyło? No nie zadzwonił, ale dlaczego? No to jest istotne dosyć. Pana przyszedł do mnie... Kto do pana przyszedł? Ten, co na trąbce grał. No to jak się nazywa? Człowiek, który gra na trąbce. A ten, co nie żyje. Nie, to jakby... Nie Wodecki? Był u pana w domu Wodecki? Co? Był u pana w domu Wodecki? No też się zdziwiłem, no. Nie Wodecki? Nie Wodecki. No to inny... A tak ogólnie? Człowiek. Był u pana w domu człowiek? Człowiek z zacięciem muzycznym. Do dęcia w instrument
Sam jestem w szoku, panie dyrektorze, że co mówię? Właśnie. Taki przyszedł i trąbi, no. Czyli, no to, kto? Czyli kto? Trąbacz. Trąbacz. Trębacz, trębacz. Mi się ze słoniem pomyliło, bo taki gruby był. Pan, a pan? Przepuszczam dzieci. Bo... Ale tak, żeby się nie opaszyły, żeby się nie opaszyły. No, no my spawamy aktualnie sygnalizację świetlną, także może być problem rzeczywiście troszeczkę za to. Ale... No i przyszedł trąbacz i się nawtrąbił. Nawtrąbił się? Nie, nie. Zjadł mi zegarek. Świnia jedna. A jaki to był... trąbił, ja się patrzę, jak on trąbi, on hap, 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 zjadł. A jaki to był trębacz? Czy trąbacz, bo to już... No taki, wie pan, jak to trębacz, no to oni są tacy, wie pan, dostojni, prawda, tacy... Dostojny był trębacz. Tak, chociaż... dostojny menel, bym powiedział. Pijany, narąbany, natrąbiony trębacz. Natrąbiony trębacz? Tak, tak. A nie? Ja się pytam, kto? Przepraszam bardzo. Kto tu słuchał muzyki, no? No dzieci wyprowadza. A dzieci, dzieci. Nieżywy trębacz? Zmarły trębacz, raniony trębacz. Co się panu dzieje? Dzieci go ubiły. Ból w lewej ręce zacząłem. Niech pan to rozmasuje, nie mamy chorobowego. O, tak, tak. Mnie też głowa bolała, to też rozmasowałem i dalej mnie boli. Co no. się wydarzyło? Jaki to był trębacz? No, ćpun. Nie. Trębacz, ćpun? Zabity, samobójca. Morderca. Co on pokazuje? No debil, no. Co pokazuje? Nic, 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 nic. Co się nie, dzieje? Nie, 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 pokazuje dzieciom. Dzieciom zły kierunek pokazał, co pan opowiada. Zabity. Seppuku, japoński. Japoński trener? No nie, kto robi tak? Kto robi tak? Kto robi tak? W trybie tak? ciągłym? W trybie ciągłym? I co on robi? Co on robi po zajęciach? To jest jego sprawa, proszę pana. Komu on, co on, co? Co? W trybie niedokonanym. No, niedouczony trębacz, no. Nie wiem, niedorozwinięty. Umierający trębacz! Bez imię słowów. No to jeżeli taki zjadł budzik, to ja to rozumiem, także nie... Umierający trębacz... O Jezu, to dobrze, dobrze. Ale moment, no przecież ile czasu zajmuje zjedzenie budzika przez umierającego trębacza? Co się dalej działo? Proszę panu się rozłożyć. Nieważne. Co, no schodzę z mojego z domu na dół. I tam... Koszula mi pękła, a nowa była. My mamy jeden strój na rok do BHP, to jest... To se brzucho palisz. Na lato jak znalazł, nie? Fajnie. Koła są, nie? Koła są. Gdzie są koła? No. W Brumbrumie, nie? Brumbrumie. Tak, ja tak mówię pan na mojego... pracuje słowem. Słowem pracuję, Brumbrum i nie opasz się. I Brumbrum i wychodzę, wsiadam do Brumbruma. Wesoły klaun. Sypię kalafonią, żeby się dobrze spawało. Dobrze, bo kalafonii mamy na kilogramy. Także. Tylko proszę uważać, bo gołębie to wpierniczają. Dobrze. Pan tak agresywnie tutaj na mnie naparł. Ja? Tak. Wesoły klaun. Wesoły klaun. Wesoły klaun. Wesoły klaun? No. Co się dzieje panu? Pan ma też wylew? Proszę? Pan ma wylew? Powoli zaczynam mieć, jak patrzę na tego debila, ale 10 wesołych klaunów. 10? Tak, wokoło mojego. Jest chyba pewien 10? Nie, mim. Nie, mim. Nie, dwóch klaunów. Kurwa, ileś tam było? Nie wiem, no. Skąd ja mam wiedzieć? Ile było tych klaunów? 10 klaunów. 10? Nie, dwóch. Pan umie mnożyć? No raz, dwa, 20 klaunów. 20 debili! Gdzie one były? A w dużym Fiacie, cholera, no! W dużym? Nie, w małym! W samochodzie! Zegar! W małym Fiacie? Zgadłem? Co? Proszę pana, uspokójmy emocje. Pewnie, że tak. Po co te nerwy? Po co te nerwy? 20 niedorozwiniętych klaunów. Niedorozwiniętych? No tak mi się wydaje. Słucha? Nie. Szumi. Cyka. Nie, nie, nie cyka. Nie cyka. Nie, wcale nie cyka. Nie cyka? A co robi? Traci mój czas, proszę pana, no. Tyk, tyk, tyka. 20 tyka? Klaunów, tyka. Tyka? Mój samochód dotyka. Nie dotyka. Tyko, dotyko, dotyko. 20 klaunów dotyko mi weszło. Mój Boże, to dotyko. 20 klaunów tyko? To ja rozumiem, że wypędzenie tego... Nie, mówię, niech siedzą, niech się bawią, na pieszo przyszłem, panie. To dlatego tak późno, ale to dlatego, przecież no. Pan mieszka pod robotą, także tutaj, niedaleko. Co? Także co się wydarzyło jeszcze, że... Jezu, to nie koniec, to nie to koniec. Nie koniec? Najgorsze było na końcu, panie. Uklepuje nas tutaj, żeby nam się równo pracowało. Bo my spawamy ze szkodniki, rozumiem. Tak?
O, pracuję słowem, dobrze. I co, proszę pana, idę sobie i już przy drzwiach do nas... Panie Pawle. Przerwa by się przydała. Przerwa? Przerwa. Przerwa. O, fajnie, to ja idę. Nigdzie. Przerwa jest dla tych, którzy pracowali. Ty pan ja pracowałem, ja robię... Pan może zrobić... Coś super pan robi. No. Pan może pójść na przerwę. Proszę pana, ale pan... wejdź do firmy, żeby się przebrać w nowy kombinezon, bo pan kupił jeden rok temu, to se założę. Akurat dzisiaj poszedłem, wchodzę, a tam w drzwiach, panie... Kto? Kto? Gruby Zorro, nie wiem. Co tu się... Naparzam w metal, żeby był miększy! Tam jest... Całym sercem do roboty idzie. Karate Kid. Karateka. Nie karateka, tylko... Czy pan coś do mnie mówi, czy pan... Mówię, cały czas. No. Nie słyszy, pracuję słowem. Kto tam był? Leniwiec jakiś. Nie. To pan nie wie, czy pan wie? Coraz mniej, proszę pana. A teraz jestem naprawdę ciekaw. Ja też. Proszę pana. Lekarz mi kazał robić, bo mi L4 wypada. L4, tego... L5, L6, to wszystkie kręgi. Pan tego nie zgłasza do kadr. Proszę pana, karateka, nie karateka. Nie, nie karateka? Ninja. To był ninja. Ha, ha, ha. Dziękuję. Nie koniec. Koniec. Ninja się modlił się ninja. Ninja się modlił? Ninja islamista. Ninja islamista? Wychodzi kto? Ryjówka, kret! Dżdżownica! Kto tak wychodzi z tego? Pan, nie pan pyta? Czterech i kurwa, następna liczba. No już będę liczył, ile tam jest. No. Czterech ninjów. Żołwojownicze żółwie ninja! Naprawdę? Tak! Czterech wojowniczych żółwi... Czworo, bo nie wiadomo, czy to chłop, czy baba. Co się działo? Jeszcze nie koniec? Co się działo? W karty grali, skurczę sobie, no. W karty grali. Co konkretnie? W cztery karty. W karty. Ja sobie już pójdę do domu, ja się zwolnię sam. Poczekaj. Jeszcze proszę momencik. Ja zwolnię was zaraz, za chwilę. Czterech wojowniczych żółwi ninja grało w karty. W co? Przechodzenie... Tylko po angielsku. No to mnie zagiął. I proszę mnie nie obrażać. Co? Przechodzą przez... Przepraszam, ale... Halo, łuk. Przepraszam. Nie gra się w łuk. Ja już mam dość tej pracy. Codziennie to samo, on się spóźnia, ja tłumaczę, panie, ile można. No to pokazuj jeszcze raz, no. Ja przepraszam, ja nie... Kto to wymyślił? Miał być na później, ale... Karty. Gra w karty. Tak, gra w karty. Czterech, grał w karty. Pokera, w brydża. No! Brydż. Co grał w brydża? Czterech wojowniczych żółwi nie zagrało w brydża! No to jest powód do spóźnienia! Panu dziękuję! I dziękujemy bardzo! Krzysztofie, co tam na czacie słychać? Ludzie żalą się na to, jak, co się z nimi dzieje z powodu tego, że tak bardzo się śmieją. Ktoś na przykład, jeden z użytkowników napisał, że wszyscy się na niego gapią w pendolino w tym momencie. Od razu gratuluję w zasięgu. Pendolino różnie bywa. Dobra, kochani, w takim razie oddaję głos naszym sędziom. Czy w tej grze zgadywanki, w rundzie zgadywanki, bardziej podobali wam się dziwni goście w wykonaniu improwertyków? Czy też spóźnienie do pracy w wykonaniu walecznych gęsi? Tak to się robi! Moje ucho eksperta podpowiada mi, że należy przyznać drugi punkt dla walecznych gęsi. Bardzo, bardzo podobała mi się ta runda, bo i tak bym wygrał. Maxi, użytkowniczka Maxi napisała, gdybym była w ciąży, to bym urodziła. To jest tytuł filmu? To dobrze, że jesteś.
Dobrze. Czyli nie jest, czyli jest szansa. Gdyby była dobrze, że nie jesteś, bo byś musiała przerwać oglądanie. Mkniemy dalej, kochani, mkniemy dalej. Runda piąta. Mieliśmy taki zwyczaj na naszych wieczorach komedii improwizowanej online, że wyrzucaliśmy wyzwania naszym gościom ad hoc versus gość i dziś mamy taki nie dość, że pojedynek, to jeszcze możemy to sprytnie połączyć, czyli gra dwa słowa z jednej drużyny. Zapraszam Krzyszka, który jest reprezentantem zarówno improwertyków, jak i narwanych z kontekstu. Dziękuję bardzo. Nic nie musiałem robić, żeby tak było. A z drugiej drużyny zapraszam Janka, który jest przedstawicielem gęsi i ad hoca. Nasz człowiek. Kochani, będziemy was prosić teraz, widzowie online i widzów w teatrze, o wymyślenie jednego rzeczownika, który często na co dzień powtarzamy. Przykładowe rzeczowniki, które często nam się zdarza powiedzieć, to statystycznie rzecz biorąc, dzień, kawa, przerwa, sen, chleb, drzwi, śmieci. To są takie słowa, które często używamy. Myślcie o tym słowie. Widzów online proszę też o takie słowo. Gra dwa słowa polega na tym, że będą mieli zagrać scenę chłopaki i ich zadaniem jest wpleść w uzasadniony sposób jak najwięcej razy swoje słowo. Mamy nasze liczydło, żywe liczydło, czyli Jeffreya, który będzie odmierzał punkty. Jeśli ktoś zmusi przeciwnika do powiedzenia słowa przeciwnika, oczywiście też dostaje punkt, więc jeżeli tylko padnie dane słowo. Więc można się tutaj troszkę wkopywać i ze sobą właśnie w ten sposób rywalizować. Myślę, że chyba jesteśmy gotowi. Czy widzowie w teatrze mają pomysł na słowo? Maseczka. Maseczka jest słowem, które można użyć w różnych kontekstach. Krzyszku, dla ciebie będzie maseczka. Maseczka jest dla ciebie słowem. Krzysztofie, czy z odwiedzów online słowo dla Janka? Nadia zaproponowała słowo krew. Dziękuję, Nadia. Maseczka, krew. Wymyślmy jakieś miejsce, gdzie może być dziać akcja tejże sceny. Przedszkole. Maseczka, krew, przedszkole. Z tych połączonych mocy. Okay. Z tych połączonych mocy powstało przedszkole. Niech będzie maseczka i krew. To jest scenka, dzieje się w przedszkolu. Gra dwa słowa. Nasz sędzia już jest gotowy, będzie liczył punkty. Poproszę o krzyk. 3, 2, 1. Proszę pana, proszę pana. Panie przedszkolanku. No. Czy z pana się nie śmieją? Że pan jest przedszkolankiem? A kto ma się śmiać? No dorośli ludzie. Tacy, którzy mają normalną pracę. Z dorosłymi nie rozmawiam, tak? Tylko z wami rozmawiam. Ja przyszedłem się poskarżyć. O, nie, nie, nie. Ja mówiłem, że dzisiaj jest bal maseczkowy i wszyscy bierzemy w nim udział i nie ma żadnych skarg, ani nie marudzimy, nie przeklinamy, nie mówimy do mnie pani przedszkolanko, tylko robimy maseczki i bawimy się dobrze, tak? No, dużo obowiązków jak na jedno. Na co chciałeś się poskarżyć? No, że szybko, zanim się zacznie. Pawełek oknął, a nie i krew z nosa leci. Rozumie? Ani, krew! Ani... Krew! Rozumiem. Ani czy Pawełkowi? Im obojgu. Jednemu krew i drugiemu krew płynie. Kurde, a oni już zrobili maseczki? Tak, całe maseczki mają we krwi. Co, czyli chcesz mi powiedzieć, że maseczka Ani jest we krwi i maseczka Pawełka jest we krwi? Tak, a to jest remis. No wiem. I co pan z tym zrobi? Ja mam dzwonić na pogotowie? Mój tata jest ratownikiem. Nie, 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 tylko nie pogotowie. A moja mama burmistrzem, także może być przypał. O, Lewka. Nożyczek ci nie dam. Trzymaj moją maseczkę. Gdzie masz swoją maseczkę? Teraz tutaj. No dobra, moja maseczka może być twoja. Przynieś mi maseczkę, Ani i Grzesia. Z krwią? Tak, z krwi. Bo jakie mają? Przynieś mi szybko. A ja mogę porozmawiać jeszcze, jak już pana mam, uwagę, na temat naszego jedzenia na stołówce, bo kaszanka to nie jest dla dzieci. Bo wie pan, co tam jest? Tam jest kasza, tam jest flak, tam jest krew. Ja sobie krwi napsuję, tu przychodząc i skarżąc na to wszystko. Ja nie jestem mądry, ja jestem w przedszkolu. Ciebie popędolino, leć tam, i przynieś mi te maseczki. Nie. Jak ktoś jeszcze jest umazany tą czerwoną taką mazią, tą krwią? To ich maseczki też mi przynieś. Ile tam masz tych maseczek? Proszę już się nie odzywać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wszystkie umazane. Wie pan czym? Czym? Czymkolwiek. Matko jedyna. No. Coś. Chcesz mi powiedzieć, że każda z tych osób jest ranna? Ja bym powiedział, że to jest lekka masakra. Że tam właściwie to jest jedna wielka kałuża krwi i parę takich upływających maseczek.
we krwi. I dziękujemy bardzo! Bardzo wyrównany pojedynek. Pięknie, gratulacje. Myślę, że niezależnie od wyniku możemy dać widzom też tutaj w teatrze wypowiedzieć się, czy waszym zdaniem mimo wyniku 14-15, waszym zdaniem punkt powinien powędrować do Krzyśka i Introwertyków? Czy do Gęsi i do Janka? Mamy punkt dla Gęsi, kolejny punkt i przechodzimy do rundy numer 6. Zanim przejdziemy do rundy numer 6, Krzysztof, jest, sprawdzam cię, i czy dzieje się coś na czacie, czy jakieś drużyny mają swoich fanów? Tak, na przykład komentowano fakt, że przedszkolak był wyższy od pana przedszkolanka. To się zdarza. To się zdarza, to akurat lecą te kurczaki na antybiotykach, to rosną takie później. Takie? Wyrośnięte. Kochani, kolejna runda, runda numer 6, to kwestie z czatu. Na samym początku prosiliśmy was, żebyście napisali zdania w czacie. My te zdania mamy skopiowane, wydrukowane, nie wiemy, co jest na nich napisanego. Naszym zadaniem będzie użyć ich w scenach, nie czytając wcześniej, użyć i wytłumaczyć, dlaczego akurat to zdanie powiedzieliśmy. Zagramy kilka krótkich scen, drużyna na drużynę i potrzebujemy słów inspiracji, zarówno od widzów w teatrze, jak i od widzów online. Niech zaczną improwertycy. W takim razie pierwszą scenę poproszę słowo inspiracji dla nich, jako do pierwszej sceny. Budyń! Budyń! Ktoś krzyknął z tamtego rzędu, biorę budyń i poproszę o krzyk 3, 2, 1! Andrzej, to miało być na tort! To miało być na tort? Dla naszego synka! Czyś ty zwariował? Jezu, Patty, przepraszam cię. Nie możesz się tak zachowywać. Przecież wiesz, że jak ja widzę budyń, to pierwsze, co myślę i mam w głowie, to słonie mają długie trąby. No i co, wszystko wtrąbiłem, no. Twoją paskudną trąbą musiałeś wyssać budyń. Poza tym nie wiedziałem, że będzie tort, bo nie widziałem, żebyś upiekła spody. No bo schowałam przed tobą. Przecież wiesz, jak... Zaczynam się o ciebie martwić. Rozmawiałam o tobie z psychologiem. Wiesz, co mi powiedziała? Będę miał syna. Nic mi nie poradził, bo był tak rozkojarzony, że będzie miał syna, że ja musiałam wysłuchiwać, że on będzie miał syna. Ja mówię, ale co z moimi problemami? A on, będę miał syna. Mam nadzieję, że nie zapłaciłaś temu. No zapłaciłam, no bo po prostu... Dlatego było tak mało budyniu. Ale nieważne. Słuchaj, Andrzej, no mamy dziecko, nie mamy tak dużo pieniędzy. Upiekłam tort, żeby miał... Wspaniały roczek, a ty zżarłeś cały budyń. Boże, twoja matka dzwoniła dzisiaj rano i powiedziała mi, te śledzie były nieświeże, cały świat mi się wali. Wysłałam jej śledzie, czemu ona zawsze narzeka. Kochanie, może zamiast budyniu zrobimy galaretkę. Sernik na zimno, coś takiego prostego, kopiec kreta. Przecież wiesz, że zawsze na tych prostych ciastach, na tych opakowaniach słynnych marek zawsze jest dobra rada, a ostatnio na kopcu kreta było napisane... Drugi tramwaj zawsze jedzie szybciej. I to ciasto będzie lepsze. Stop. Poproszę jakieś miejsce, jakieś słowo? Buzdygan. Buzdygan? Buzdygan. 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 Super, to... dzięki. To... Krzysiu, super. Buzdygan. 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 Proszę przeliterować buzdygan. Witamy na konkursie literowania. Proszę przeliterować buzdygan. Ja pierwszy? Tak, pan jest jedyny kandydat. Dobrze, pan zacznie. Nie, nie, nie. Buzdygan. Ja... Mhm. Bu. Mhm. I jakie. Z. Mhm. D. Mhm. G. Mhm. A. Mhm. Buzdyga. Buzdyga. No, prawie dobrze, proszę pana. Prawie dobrze. Pan się czepia. Ja się czepiam? Proszę pana, to jest poważny konkurs. My mamy nasz regulamin. Tak, poważny konkurs, którego głównym mottem jest: każdemu kiedyś zdech pudel. To jest poważny konkurs. Proszę przeliterować pudel. Pu, tak? Proszę pana. Co? Pan się zgłasza do konkursu nieprzygotowany. Jak my mamy nasze miasto reprezentować? Proszę pana, jest regulamin konkursu. Pierwszy punkt. Lodówka zamknęła się w sobie. Przychodzimy trzeźwi. To jest ukryte motto. A od pana wali W. D. O. Proszę pana, moja matka mnie namówiła na ten durny konkurs. Powiedziała, idź, bo na moim balkonie siedzi gołąb i dziwnie się patrzy. Po to mnie tylko wysłała, żebym wystraszył tego gołębia. Okej, okay, stop. Poproszę o słowo inspiracji.
Papryka! Będzie papryka. Ale nam dowalił. Papryka! Papryka ż. Będziesz jeszcze mielił tę rybę, bo mi ryżu nie starczy. Jak to zmieszamy, to będą złe proporcje. Będziemy musieli się wyprowadzić ze Szczecina. Dokąd? Gdziekolwiek indziej, tutaj będą nami gardzić. Kurde, szczerze ci powiem, ja myślałem, że proporcje to nie grają roli. To jest przepis przechodzący z pokolenia na pokolenie. Mój pradziadek mawiał, kupiłem masło. Stać go było na masło. Tyle lat temu, dlatego, że robił paprykarz. No to ja trochę odłożę tej ryby, bo za dużo dałem, nie? Ja myślałem, że to po prostu daję rybą i tyle, nieważne, co jest w środku, nie wiesz? Daję rybą, jak to zjesz. Wtedy daję rybą. Ale wcześniej musisz znać proporcje i przepis. To tego i tu mieszam tą, dobra? Bo ja sobie kiedyś wyciąłem z gazety mojej ulubionej i taki cytat i po prostu jak robiłem paprykarz, to się tak tym bardziej kierowałem niż... Co to był za cytat? Przepisami. No tu mam przyklejony, zawsze jak mieszam, to patrzę i jest... Jestem na keto! Stop! Stop! Poproszę jakieś miejsce. Stajnia. Przepraszam? Tak. Czy taki piękny kawaler być może nauczyłby taką damę jak mnie jeździć konno? Gdzież ja, taki brzydki stajenny, mógłby do takiej pan pięknej damy podchodzić? Nie do mnie, lecz do konia. Ja na konia hyc i koniem hen daleko. Młoda damo, czy jesteś pewna, że chcesz wsiąść na tego konia? Ten koń walczył w bitwie pod Wiedniem na rycerzu, który miał zawołanie: skoczołomki wcale nie skaczą i nie gonią. Takie miał zawołanie. To jest stary koń, musi być. Ja chciałam zrobić coś szalonego. Wstałam rano, założyłam swą wdzianko i pomyślałam sobie, co robi wiatr, gdy nie wieje? Ja bym chciała, aby ten niewiejący wiatr obwiał mnie, czyli ja będę wiać wiatr na koniu. W sensie szlachcianka piękna chce swoim ruchem symulować ruch powietrza, udając wiatr. Zwykły stajenny, jak ja czytany. Coś tam się wiedzy liznęło. Na przykład wiem, że Platon zwykł mawiać, co robi karp, jak nie ma szczupaka w stawie. Szakalaka. Mój Boże, imponują mi stajenne. Moje serce zaczyna czuć coś dziwnego, coś, czego nie wolno czuć. O nie, mój tata będzie zły, będzie krzyczał na mnie, dlaczego zęby odrastają tylko raz, bo mi je wytłucze. Stop. Stop. Kim jesteśmy dla siebie? Kochankami. Kochankami. Na kretyni kochankami. Kretyni? Na kretyni. Co tu się dzieje? Halo! To nie tak, jak pan myśli. Ja przyszedłem do liczników. Tak. No i jakie są wskazania? Za dużo tego. Grzejecie mieszkania, musiałem się rozebrać po prostu. Tak, ja zadzwoniłam, byłam taka poruszona, wiesz, nie chciałam cię martwić, bo ty... I też musiałaś się rozebrać. No, wiesz, jak tutaj było gorąco? I ja zadzwoniłam do twojej sekretarki, ale ona powiedziała, że na balkonie nie ma prądu. No więc pomyślałam, u was też nie ma, zadzwonię po pana. No. Pan tutaj mi wszystko, tutaj te kabelki połączył i... Dokładnie, a wie pan, co ja z liczników wyczytałem? Jutro umyję stopy. Dobrze, że pan to wyczytał. Przepraszam, znaczy nie, to było tak, po prostu przepraszam, się tłumaczę, bo jest gorąco, no na tych licznikach to było napisane, pan nie... Kochanie, naleje nam winka, posiedzimy sobie wieczorem, no przecież wiesz, że ja nigdy w życiu z nikim poza Zbyszkiem bym cię nie zdradziła, no. A Zbyszek to już w ogóle było dawno temu i nieprawda. Bardzo się cieszę, że wezwałaś kogoś do odogrzewania, ale do jasnej anielki jest lipiec. I właśnie dlatego byłam zaskoczona tą temperaturą. Pomyślałam sobie, nie słyszałeś, co kolega mówił. Bo kolega mówił, o, jaka temperatura. Nie chcę wiedzieć, co raz ze sobą mówiliście, no. Ja widzę, co tu się dzieje. A mamusia mi zawsze mówiła, jak się z sobą żeniłem, że wymyśliłem nowe koło. A miałem wcześniej inne koło i było spoko. No i trzeba się było nie rozwodzić z Heleną. I tak w koło.
A, dobra, wie... Stop. My se pójdę. No dobra, dobrze. Przesę się. Może dojdę. Może dojdziesz. Powiedzcie nam coś. Z Krzysiem. Kapok. Co? Kapok. 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 Proszę bardzo. Dzień dobry. Gdzie pan się wybiera, przepraszam? Tutaj, na tą łódeczkę, tak? Łódeczkę? Łódeczkę by się chciało? Zastanawiałem się. Tak, zastanawiałem, a gdzie kapok? Gdzie kapok? Gdzie kapok? Pytam się, gdzie jest kapok? Proste pytanie, proste pytanie, prosta odpowiedź. Straż kapokowa. Straż kapokowa. To jest ze straży kapokowej. Tak, ze straży kapokowej było napisane na wejściu tutaj do naszego ośrodka, proszę pana, wyraźniej. Noga mi się odkręciła, proszę pana. I teraz mogę zrobić piruety na każdą stronę, ale to nie o to chodziło, proszę pana. Kapok, pytam. No proszę pana, ale jestem na lądzie, nie wsiadłem do łódki, to nie jest moja łódka, chciałem wypowiedzieć. A czy tam było napisane, że trzeba mieć kapok wsiadając do łódki? Nie, proszę pana, kapok trzeba było mieć wchodząc do naszego ośrodka. Pan chodzi sobie po ośrodku i w każdej chwili może wsiąść na łódkę. I pan nie będzie miał wtedy kapoku i pan utonie. Kto za to odpowie? Na pewno nie ja. Proszę założyć kapok. To ja może najpierw poproszę pana jakąś legitymację, że pan jest z policji kapokowej, bo mi się to coś wydaje takie trochę szemrane, proszę pana. Co mi tu będzie? Ja bym powiedział nawet tak? Więcej niż szemrane, ja bym powiedział, co wy tu robicie na moim odludziu. Pan tak ze mną nie rozmawia, dobrze? Co? Klaskać, no. Co? Pan, jeszcze raz? Pytanie pan powtórzy, tak? Powtarzam pytanie, proszę o jakąś legitymację. Nie muszę, ponieważ w regulaminie naszego ośrodka jest, że po pierwsze, nie nosimy legitymacji, po drugie, proszę nosimy pana, kapoki. Słucham chińskiej opery, proszę pana. A jakby się pan słuchał słowa chińskiej opery, to na pewno by pan usłyszał trzech synów matka miała. Ti tata, ti tata. I dziękujemy bardzo. Panie, dziękujemy za wszystkie inspiracje, a teraz poprosimy was o bardzo, bardzo ważną rzecz, o oklaski. Czy uważacie, że w tej rundzie lepiej poradzili sobie improwertycy? Jeffrey Anetko oraz Krzysiek. A może waleczne gęsi, czyli Piotrek, Janek oraz Kuba? Ewidentnie, też tak myślę, punkt dla improwertyku. Bardzo fajnie Alan prowadzi dzisiaj, naprawdę jest... Łysy z łysym trzyma, nie? Wiadomo, komu trzeba zapłacić. Tomasz Kamel już się boi. Kochani, my... Na takie hamstwo ja bym odjął dziadom punkt. Ja bym odjął. Odjąłbym. Wiesz co, on ci... On, a, odejmuję wiesz... punkty gadającym. Kochani, zbliżamy się już ku końcowi naszego spotkania. Zaraz ogłoszę wyniki, zaraz przejdziemy do finałowej rundy. Natomiast mam bardzo ważne ogłoszenie. Jak już wspominałem, dzisiejszy występ oglądacie dzięki Funduszowi Wsparcia Kultury. I to był ostatni z czterech występów wieczorów komedii improwizowanej online, które mieliśmy dla was przygotowane. Ale! Nie smućcie się, bo jest jeszcze dlatego ratunek. Kochani, odpaliliśmy nasz profil na portalu Patronite, gdzie zbieramy pieniążki na kolejne wydarzenia, na piąty, szósty, a może i kolejne wieczory komedii improwizowanej. Jeśli chcecie być naszym patronem, wesprzeć nas, jeżeli lubicie to, co robimy, jeżeli podoba się wam ta twórczość i chcecie, żebyśmy pojawiali się regularnie z takimi interaktywnymi spektaklami, to wspomóżcie nas tam drobną kwotą, nawet to zawsze będzie nam łatwiej osiągnąć cel i zrealizować kolejny, piąty wieczór komedii improwizowanej, na którym mam nadzieję, zobaczymy się już niebawem. Tyle z ogłoszeń. Myślałem, mam nadzieję, że Obajtek siedzi na sali, to na pewno cię wezmę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają, którzy chcieliby dołączyć do grona naszych patronów i mecenasów i za wszelkie wsparcie od razu bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof i Macha, widzę, że jest odzew czatu, może na moją odezwę. Tutaj czat zareagował żywo na to, co powiedziałeś. Myślę, że wszyscy klikają teraz na link Patronite, który się tam pojawił. Natomiast chciałem szczególnie pozdrowić Damiana, który od godziny cały czas wkleja mi dwa słowa akcelerator cząstek. Widzisz, Damian, przeczytałem i do niczego tego nie wezmą. Damian się chyba przenosi w czasie właśnie. Tak. I chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich, którzy piszą o włosach klawiszowca, palcach basisty. To jest, ja widzę to, co piszecie, ale nie będę tego czytał, bo to jest... W sensie, wydaje mi się, że to jest dla nich krępujące. Oni właśnie tak obrośli w piórka, że bardziej się nie da zobaczyć. Ja mam pytanie, bo jakby włosy klawiszowca widzę i wiem, o co chodzi. Ale o co chodzi z tymi palcami basisty, że co...
To już mi nie pokazuj. To już ja też mam gitarę basową w domu. Obie drużyny zapraszam na scenę. Chodźcie, pokażcie się. Brawa dla obu drużyn. To był ich pojedynek. Oni dziś walczyli. Wspaniałe, pomieszane składy. Walczyli ze sobą drużyna improwertyków. I drużyna walecznych gęsi. Gęm. Po przeliczeniu punktów przez Komisję Zakładów Gier Losujących ogłaszam, że mecz nasz dziś zakończył się wynikiem 3-3, czyli remisem! Wygraliśmy! Wygrała dobra zabawa, wygrali nasi widzowie w teatrze. Kochani, można teraz się pościskać, pomiziać, a ja będę powolutku ogłaszał naszą ostatnią kategorię, czyli naszą krótką listę przebojów. Widzów online proszę, żebyście wpisali, o jakim zawodzie to ma być lista przebojów. Zagramy dwa utwory, o jakim zawodzie i naszym zadaniem będzie zaimprowizować piosenki na zadany temat. Dobra, zaproszę na razie, poproszę o zostanie na scenie na razie dwie osoby, czyli Krzyśka i Kubę. I możecie wrócić do mnie z mikrofonami. Krzysiek i Kuba jako przedstawiciele narwanych z kontekstu zaśpiewają pierwszą piosenkę. Piosenka ta będzie o zawodzie. Krzyśku? Muzealnik. Muzealnik? To też zawód. Muzealnik. Niech będzie doskonale. Jest tyle wspaniałych piosenek o muzealnikach. I pracownik to teraz... muzeum, tak? Pracownik muzeum, muzealnik. Wpiszcie propozycję w takim razie tytułu piosenki o muzealniku. Usłyszę od widzów w teatrze tytuł piosenki o muzealniku. Zakurzone arcydzieło. Nie dotykać eksponatów. Oba te tytuły mi się bardzo podobają. Zakurzone arcydzieło. Zakurzone arcydzieło, niech będzie inspiracją dla nas. Piosenka, reggae, narwani z kontekstu. Kuba, Krzychu, poproszę o krzyk 3, 2, 1! From National Geographic Museum to the world. Słuchaj ta ludzie. Jestem sobie muzealnikiem, mam nierówno pod palnikiem, bo gdy w domu siedzą Polacy, ja codziennie myk do pracy. Sprawa u mnie jest już taka, brak szacunku dla Polaka, bo tak na ścianie wisiało 5 typów, co zabrało, bo każdy obraz to, bo nasze wspólne dobro. A że długo tam wisiało, to już całe zapyziało, je jest zakurzone. Mam na to dowód, chociaż go zabrali, wisiał tam na sali. Ale mam zdjęcia, są na Picassie, pokażę każdemu w dowolnym czasie. Wow. Każdy obraz to, w każdym czasie. Wow. Nasze wspólne dobro to, każdy na Picassie da się. Narwani z kontekstu, kochani Krzysiek i Kuba. To była nasza piosenka o muzealnikach, a mamy jeszcze jeden hit, utwór o jakże pewnie wesołym tytule. Krzysztofie, jaką mamy propozycję na piosenkę finałową? Mona bez lisa. Mona bez lisa. Mona bez lisa. Jest to piosenka w wykonaniu Anety i Jeffreya z grupy Ad Hoc w stylu piosenka cygańska. Poproszę o krzyk. 3, 2, 1! Patrzę w oddali, coś tam zwisa. Ewidentnie Mona bez lisa. Myślę sobie, jakiś psubratek ukradł coś, ale z niego był zuchwały gość. To ja właśnie tego lisa ukradłam. Zamarzyłam sobie takie futro.
Teraz lis od Monalisy jest ze mnie, ubiorę go jutro. Czemu ukradłaś lisa? Teraz nic tu nie zwisa. Przecież lisek był naszego muzeum popisem. Czemu ukradłaś lisa? Teraz nic stąd nie zwisa. Musisz oddać, albo teraz przed ochroniarzem się poddać. Idę ulicą, czyli już się oddaję. Ludzie patrzą na mego lisa. Każdy się dziwi, jaka ze mnie piękna lica. Szedłem za nią i faktycznie dziw me gardło zawitał. Pomyślałem sobie, hej stary, podejdź do niej, Michał. Tego lisa nie oddam, a zaśpiewam dam, dam, dam. Chodź tu lisie, mita lisie, zatańczymy sobie pam, pam, pam. Tego lisa nie oddam i zaśpiewam ram, pam, pam. Chodź tu lisie, wita lisie, będę śpiewać z tobą. Dziękujemy bardzo. Wieczór komedii improwizowanej. Wystąpili dla was grupa Ad Hoc. Narwani z kontekstu. Nasz pomost między nami wami Krzysztof Kasparek. Nasz wspaniały improwent Dawid, Filip, Andrzej oraz Tomek. A występ prowadziłem dla was ja, mam na imię Alan. Dziękuję, że byliście z nami. Hej, up. Dziękujemy, do zobaczenia, oby jak najszybciej.